Hejcie, witajcie. Dziennik pogodowy z dnia 14 lutego 2014 roku. Spotykamy się w dzienniku pogodowym. Sytuacja następująca. Wczoraj już nie wyjechaliśmy ze Skarszew. Załadunek trwał tak długo, że załadowali mnie dopiero w nocy. Rano o 5 ruszyłem, wystartowałem ze Skarsze. Było ślisko, także jechałem dość wolno. Zajechałem tutaj na razie niedaleko Magdeburga, ale zaraz ruszam i zamierzam dolecieć pod Hanower. Mam taką nadzieję dolecieć tam, gdzie ostatnio, ale jeżeli się nie uda, to nie panikuję, bo jadę w takie miejsce, które jest dość blisko, także spokojnie zdążę to wszystko jutro porobić. Co tam jeszcze? Wszystko ok, no mówię, poza tym, że rano było dość zimno, ale teraz tutaj w Niemczech już jest plus 9, u nas 1, 0, 2 stopnie, także nie jest źle. To na razie tyle w tym dzienniku pokładowym, będę się starał dzisiaj jeszcze jeden zrobić, mam nadzieję, że się uda, będziemy już od 18 stali godziny, za chwilę ruszam, za chwilę kończy się moja pauza, także na razie to wszystko, a jesteśmy teraz na autostradzie A2 w kierunku na Hanower. Trzymajcie się, na razie, spokojnego dnia.